Siemanko moi drodzy, witam ponownie na kanale Po Prostu Geek. Wjeżdżamy dzisiaj z kolejnym świeżutkim zestawem, który wchodzi do sprzedaży od 1 czerwca, czyli już niebawem. A co tu mamy dzisiaj? Zestaw minifigurek, a dokładniej Wesołe Miasteczko. Zaczynajmy. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj zestaw minifigurek o numerze 60234, a dokładniej Wesołe Miasteczko. Mamy 10 minifigurek i powiem wam, że wyglądają one świetnie. Zresztą sami widzicie, jak wyglądają tutaj na pudełeczku. Naprawdę wyglądają świetnie. Mamy tutaj park rozrywki, mamy jakąś tarczę strzelniczą, rzutki. Tutaj możemy uderzać młotem i sprawdzić, jak nam to pójdzie, oraz mamy tutaj wózek z lodami. Naprawdę fajna sprawa, fajne minifigurki, naprawdę kilka fajnych drobiazgów. Zaraz do tego przejdziemy. Zobaczmy jeszcze, jak się prezentuje pudełko z tyłu. Tutaj mamy wyszczególnione wszystkie rozrywki, jakie są. Dobra, w każdym razie zabieram się teraz za figurki i zaraz omówimy każdą pojedynczo, albo wam pokażę, może nie będę jakoś bardzo długo omawiał, ale wy sobie je oglądniecie. Także zaraz wracam. A więc tak, moi kochani, zacznijmy może od figurki tego oto pana, który jest odpowiedzialny za strzelnicę. Tak prezentuje się nam strzelnica, jak możecie zauważyć. Możemy strzelić. Uwaga na oczy. I opada nam jedna tarcza i możemy wygrać misia. Bardzo fajny miś, tutaj go przyczepimy. Dobra, co do samej figurki, jak widzicie, koszulka jakaś rockowa, punk rockowa z gitarą elektryczną. Widać jakieś błyskawice obok, czyli to na pewno jest elektryczna gitara. Szare spodenki, włos stylizowany na lata, początek lat 90. Długi z tyłu, bujny u góry, brudka. Z tyłu mamy jeszcze co? Tor. Z tyłu też mamy nadruk koszulki, czyli jest to koszulka jakiegoś zespołu. I mamy wypisane w dodatku tytuły piosenek, których oczywiście nie da się przeczytać, ale są opisane. Tak prezentuje się pierwsza figurka. Bardzo mi się podoba. Następnie mamy wózek z lodami. Taki już można powiedzieć nawet rower. Wózko-rower. Możemy tutaj zamontować figurkę na rowerze. I możemy się przemieszczać po całym parku lub po całym Wesołym Miasteczku i sprzedawać lody. Jak widzimy, mamy parasolkę. Mamy bardzo ładne nadruki. Bardzo ładne nadruki. Szkoda, że są do góry nogami. Nie zauważyłem wcześniej. Ale naprawdę fajne nadruki. I tutaj oczywiście otwiera się nam lodóweczka. Come on. Otwiera się nam lodóweczka i mamy różnego rodzaju smakołyki schowane tutaj. Czyli całkiem fajny wózeczek. Muszę przyznać, że całkiem, naprawdę całkiem fajna konstrukcja. Ale zajmiemy się samą figurką pani sprzedawczyni. Ma bardzo ładny nadruk na torsie. Koszulka w taki jasno zielony kolor i w dodatku różowe paski pasujące do spodni. Bardzo ładna czapka biała z kucykiem. Czyż nie? Sami powiedzcie. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Mi się wydaje, że bardzo ładna figurka. Możemy ją użyć w różnych innych mocach i tym podobnych rzeczach. Naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Podoba mi się czapka i nadruk też jest bardzo wyraźny. Możemy go naprawdę użyć do męskich, jak i żeńskich figurek. Co dalej? Mamy tutaj parę starszych osób. Jak możecie zauważyć, pana i panią. I co się rzuca w oczy, że są w dresach. Tak jest. Pan jest w dresie czerwonym, pani w fioletowym. Jak widzicie u pana. Mamy dwa zamki, jeden spod szyi, tak do połowy się rozpina, i drugi na kieszeń, drugi z kieszenią na brzuchu.
Powiem wam, że ogólnie te dresiki są mega kozackie. Naprawdę są mega kozackie. Jeśli chodzi o panią, mamy rozpinaną bluzę przez środek. Super, naprawdę super to wygląda. Jeśli chodzi o plecki, tutaj mamy na pleckach logo firmy, która produkowała te dresy. U pani nie mamy takiego. Nie, też mamy takie same. U tej samej. Z tej samej firmy. No i jak widzimy, mamy dwie buźki. Jak możecie zwrócić uwagę, które nie różnią się prawie niczym oprócz oczu. Tak mi się wydaje. Nie, to jest jedna buźka. A to jest druga buźka. I powiedzcie mi, jaka jest różnica. To jest bardzo ciekawe. No i do tego mamy białe włosy z warkoczem i kubek z kawą prawdopodobnie. Choć może być to i herbata. Jeśli chodzi o pana, mamy siwe włosy, na twarzy mamy siwe brwi. Do tego ma lody, no i oczywiście jedną buźkę. No nie wiem, czy to takie oczywiste, oczywiście. W każdym razie ma jedną buźkę, ale naprawdę te dresy mistrzostwo, naprawdę mistrzostwo świata. Zamiast włosów na przykład mogłaby być też czerwona czapka z daszkiem. Też by to na pewno dobrze wyglądało. Przejdźmy dalej. I następnie mamy stolik do malowania twarzy. Mamy stolik do malowania twarzy, mamy panią, która maluje twarze, no i mamy dziecko, które ma pomalowaną twarz. Jak widzicie, na stoliku mamy kilka kolorów, także do wyboru do koloru, jeśli chcesz mieć różową, żółtą, nieważne, każdy kolor jest do ogarnięcia. Sama minifigurka pani, która maluje twarz, muszę przyznać, ogrodniczki są niesamowite, plamki na spodniach też są niesamowite, pełen detal, super to wygląda. Pod spodem ma białą koszulę z długim rękawem, ale naprawdę ogrodniczki i te plamy na spodniach wyglądają świetnie. Długie włosy, ramiona na ramionach, wchodzące na ramiona i na tył. Jak możecie zauważyć, z tyłu na ogrodniczkach też widać brud, znaczy farbę. Kolor farby. Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę świetne ogrodniczki. Też można to użyć do różnych sytuacji. Malarze zawsze spoko. Ma też pędzel, co do samej twarzy. Duży, wesoły uśmiech. Okularki. Na końcówce pędzelka widać jeszcze farbę. Naprawdę, naprawdę ekstra minifigurka. Jeśli chodzi o dziecko, muszę przyznać, że też jest całkiem spoko. Jeśli chodzi o sam torsik. Zielony, widać bluz, kapturek, dwa sznurki od kapturka. Jest to tak jakby chyba kamizelka z kapturem. Zielone, krótkie nóżki, blond włosy. Tutaj mamy zapleciony warkoczyk z tyłu na włosach. A poza tym mamy co? Pomalowaną twarz. Tak, na jakiegoś tygryska albo coś w tym rodzaju, na pomarańczowo. Są jakieś wąski, duże oczka białe, naprawdę, naprawdę ładnie to wygląda. A z tyłu, oczywiście, tak, jest kapturek. Jest kaptur, czyli bardzo fajny nadruk tego, czego brakowało mi ostatnio u Hermiony, że nie miała kaptura nadrukowanego. Ale to nic. Co mamy dalej? Proszę bardzo, i mamy tutaj dwóch łobuzów. Jeden Jeloda, drugi ma czapeczkę ze śmigiełkiem, które. O, śmigiełko się bardzo ciężko kręci. Ale co poza tym, jak widzimy, niebieskie spodnie, szare spodnie, tutaj podkoszulek, koszulka, niech będzie. Koszulka ma dwa różne rękawy w różnych kolorach, niebieskim i pomarańczowym. Do tego ma kieszonkę na torsie, też w kolorze pomarańczowym. Włoski bardzo fajne, piegi, jedna twarz tylko. No i oczywiście zakupił loda z wózeczka. No i tutaj mamy drugą koszuleczkę, znaczy drugiego chłopca. Oczywiście, jak widzicie, czapka z daszkiem i do tego ze śmigiełkiem. To jest mistrzostwo. Czapka ze śmigiełkiem, po prostu to mi się kojarzy z moim dzieciństwem. Był szał na to. No i do tego mamy mistrzowską koszulkę, na której mamy twarz Benego z serii Space. Naprawdę fajna koszulka. Cieszę się, że mam, nie miałem wcześniej. Super.
Super, naprawdę fajny zestaw figurek i naprawdę te dwie figurki, jeśli chodzi o torsiki, naprawdę, naprawdę fajne. Następnie, moi kochani, mamy tutaj grę w kaczki, czyli kto wrzuci pudełko, znaczy kółeczko na kaczkę, wygrywa nagrodę. Jak sami widzicie, kaczuszki się kręcą, żeby nie było za łatwo i trzeba trafić. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, bardzo fajna, ale podobają mi się kaczki i fajnie, że są trzy naprawdę mistrzowskie żółte kaczki z dzióbeczkami, z oczkami. Super. Jak wam się podobają? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli chodzi o figurki, mamy panią i pana. Mamy pana w kraciastej koszuli i w spodniach w kolorze khaki. Czarne włoski. Mamy zarościk na twarzy, jak możecie zauważyć. O, żeby było tu równo. Zarościk taki delikatny, jednodniowy albo dwudniowy zarościk. Do tego mają kółka do rzucania właśnie do kaczuch. O. A jeśli chodzi o panią, różowa bluzeczka rozpinana do połowy na guziczki, jak sami możecie zauważyć, pod spodem widać białą bluzkę, czarne, krótkie włosy, oczywiście promienny uśmiech, z tyłu wycięcie w talii tylko, bardzo proste. No i mamy też drugą buzieczkę, roześmianą jeszcze bardziej, chyba właśnie wygrała jakąś nagrodę i dlatego jest taka wesoła. Pan ma też z tyłu nadruk. Oczywiście koszulę w kratkę. Naprawdę bardzo fajne figurki. Tutaj mamy jeszcze jedną dziewczynkę. Jeśli chodzi o tą figurkę, naprawdę fajne włosy, bardzo duży kok, porobiony chyba jeszcze z jakichś warkoczy. Tutaj widzimy jakieś warkoczyki na włoskach, naprawdę fajny. Prosty nadruk, w paseczki z przodu, jak i z tyłu. Bardzo prosta figurka i do tego krótkie fioletowe nogi. Mamy pana w koszulce, znaczy w kurtce baseballowej, bardzo fajna kurtka, białe rękawy na zamek, rozpinana, pewnie skórzana. Tutaj widzimy na dole ściągacze. Mam nadzieję, że widzicie dobrze ściągacze. Bardzo fajny loczek jak Clark Kent albo Superman. Uśmiechnięta twarzyczka. Proste, granatowe nogi, z tyłu widzimy tutaj jeszcze wykończenia do rękawów. Białe na pewno jest to baseballowa koszulka. No i mamy drugą twarz, też chyba wygrał coś w naszym wesołym miasteczku, w naszym parku rozrywki. Co dalej? Mamy tutaj, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, maszynkę do uderzania młotem, w której możemy sprawdzić swoją siłę. Mamy tutaj różnego koloru światełka, żebyśmy wiedzieli, do jakiego poziomu dobiliśmy. Na górze mamy dzwonek. No i oczywiście maszynka działa. Jak sami widzicie, możemy uderzyć i klocek się porusza, skacze, czyli możemy sprawdzić, jak jesteśmy silni. Do tego mamy tutaj taką panią z takim wielkim młotem. Czyż nie ogromny młot? Naprawdę ogromny, wielki młot. Kojarzy mi się z Harley Quinn. Dobrze, przejdźmy do samej pani. Ma jakąś skórzaną czarną kurtkę. Na pewno skórzaną czarną kurtkę. Pod spodem ma koszulkę w paski. Bardzo ładnie to wygląda. Wszystko ładnie się komponuje. Ma granatowe spodnie. Jak widzicie, ma włoski tutaj z takim lokiem u góry. Zadartym, tak jakoś ciekawie ułożona figurka i do tego kucyk, naprawdę, naprawdę fryzurka, nie figurka. Ciekawie ułożona, kucyk, no i z tyłu nadruk jeszcze tej kurtki skórzanej. Jakieś zagięcie, to jakaś podszewka, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajna kurtka. Muszę przyznać, że jestem zadowolony z tego zestawu figurek. No i na sam koniec został nam pan clown. Znaczy pan na szczudłach. Tak, pan na szczudłach. Wygląda świetnie, ale najważniejsze, podoba mi się ten jego cylinder fioletowy. Tutaj ma tylko szelki i krawat. Zresztą też naprawdę fajna mini figurka, fajny torsik. Naprawdę fajny torsik i do tego ten cylinder, ale najlepszy jest ten dmuchany pies, który trzyma w ręce. Balonowy dmuchany pies. Naprawdę wygląda świetnie. Super sprawa.
Naprawdę super, super sprawa. Prezentuje się świetnie, naprawdę wszystkie te figurki prezentują się świetnie. Muszę przyznać, że jest to mistrzostwo, mistrzostwo świata. Dziękuję, że oglądaliście, mam nadzieję, że się podobało. I co? I widzimy się już niebawem z kolejnymi jakimiś nowościami, mam nadzieję. Bądźcie grzeczni i niech geek będzie z wami. Yo!